Cześć, witajcie panowie i panie. Jestem. Słuchajcie, umówiałem się wczoraj z kolegą na ryby. Mieliśmy jechać do Kenoszy na łososia. Znacie go. Się nie wyrobił. Miał tam swoje zajęcia. Ma oczywiście jak najbardziej do tego prawo. No, że ja miałem doła. Wiecie, musiałem coś z sobą zrobić. Nie wiedziałem, co zrobić. Więc wiecie, co zrobiłem? Pokażę wam. Więc stałem się posiadaczem nowego auta. Tak. Wczoraj wieczorem kupiłem sobie nowe auto. Oddałem stare i wziąłem nowe. Oczywiście Ram ProMaster 3500. Prawie taki jak miałem. Wszystko jest to samo. Ładowność, nieładowność jest ta sama. Paka jest ta sama. Trochę inaczej wygląda to w tym, jeśli chodzi o dashboard. A tak to, no widzicie, jest to samo. Te same numery rejestracyjne, wszystko to samo. Po prostu oddałem starego i wziąłem nowego. Kupę kasy mnie to kosztuje, naprawdę kupę kasy mnie to kosztuje, więc trzeba będzie teraz zapylać, zarabiać kapuchę. Chcieliście, żebym kupił nowy samochód? Posłuchałem, kupiłem. Także tak to wygląda. Zaczniemy, pokażę wam teraz silniczek. Więc tak wygląda motor. Oczywiście motor jest nowy, taki sam jak miałem. 3,6. Tam 280 parę koni. Zaraz za moment wam pokażę stykier z tablicy, gdzie będą wszystkie jego dane. Zmieniły się trochę lampy, zmienił się trochę przód. To co widzicie tutaj z przodu. Nie będę zakładał już tej osłony przed jeleniami i przed zwierzyną. Tutaj, to nie wiem, czy tutaj jest coś dla was ciekawego. W każdym bądź razie trochę się zmieniło. Filtr jest w innym miejscu powietrza. Więcej jest miejsca, jeśli chodzi tutaj już o silnik, jest bardziej z przodu w porównaniu do tamtego. I nic się więcej poza tym nie zmieniło. No, z takich ciekawostek to jest jeszcze transmisja 9-poziomowa. A tak, poza tym mniejsze dojście, wiecie, mniej jest tutaj miejsca, jeśli chodzi o dojście do silnika. Tak, żeby cokolwiek robić, to trzeba zdejmować ten pas, nie? No ale cóż, no, chciał człowiek coś nowego, ma coś nowego, nie? Oczywiście staję pod słońcem, bo jest jeszcze rano. Także ja nim przejechałem może ze 30 mil w tej chwili. Może więcej, bo od dealera jechałem 19 mil. Także świeżynka. Jest taka wersja, prawdę mówiąc, powiem wam szczerze, według mnie bardzo biedna w porównaniu z tym, co miałem. Chociaż nie miałem najwyższego modelu. No ale niestety, ten wygląda tak trochę biednie. Nie ma już takich oznaczeń, jak tamten miał mój Ram ProMaster. Mam dużo, dużo mniej takich napisów. Wadą jest też tego, co, a zarazem i plusem, już wam pokazuję. Idziemy do środka. No, oczywiście trzeba użyć kluczyka. Dobra. Sorry, byłem na zakupach, żeby kupić izolację, bo oczywiście będę go ocieplał. Więc jak widzicie, ma już podłogę zamontowaną fabrycznie, wklejoną. Ma te ściany pokryte plastikiem, panelami. Góra oczywiście jest, jak widzicie, nieocieplona. W każdym bądź razie, pod te plastikowe panele będę je dzisiaj zdejmował. Wkładam taką izolację w rolkach.
Rozmawiałem z kolegą, on ma zrobione to w sprinterze i mówi mu, że się sprawuje idealnie. Ja wcześniej miałem jeszcze izolację położoną i położony taki drewnianą, cienką sklejkę i do tego dopiero na to była. Pociąg jedzie, kurde. Sorry, w każdym bądź razie do tego widzicie, no jest tutaj pełno takiej przestrzeni pustej. Ta izolacja, która leży, pójdzie na boki, na górę pójdzie stropian i też oklejony będzie tymi bąbelkami. Tylko nie w tej chwili, bo po prostu na tą chwilę no muszę go zrobić i muszę gdzieś jechać w trasę, coś zarobić, prawda? Z boku też drzwi są te otwierane. Zależało mi na tym, chciałem mieć to i muszę to mieć. Także, sorry za ten bałagan. Nie ma bałaganu, jest czysto, świeży samochód. No co tu mówicie? W każdym bądź razie widzicie, ja tutaj pod fotelami miałem to wszystko zakryte. Tutaj nie mam to zrobione. Z tyłu miałem tą ścianę grodziową, ale ta ściana grodziowa jest zdjęta przeze mnie ze starego samochodu i przełożę ją tutaj, chociaż zastanawiam się w tej chwili nad to, żeby mieć, no kurde, wszystko pozamykane, ja się kręcę, żeby mieć wejście, wiecie, od zakrystii do zakrystii. Tutaj też biedniejszy w plastiki, na drzwiach nie mam tych, no jak to się nazywa, kieszeni, które miałem, prawda? Nie mam tej półki na górze, którą taką widzieliście, miałem, dobra była, bo tam mogłem wkładać papiery i dużo, dużo jeszcze innych rzeczy. Ta półka była super, no ale nie mam, no. Kokpit trochę się zmienił, ale to wejdziemy za chwilę do środka i wam pokażę. Kokpit wygląda w tej chwili tak, jak widzicie, zmieniło się radio. Radio mi i tak niepotrzebne, bo oczywiście w miejsce radia pójdzie tutaj zainstalowany tablet, no bo bez tego nie ma jazdy. Zmieniła się trochę kierownica. No i oczywiście całe odpalanie to już jest, że tak powiem, z kluczyka, nie? No, także przekręcę tylko kierownicę. O, i całe odpalanie jest po prostu z kluczyka, więc zestartujemy go. Tak to wygląda. Nie wiem, ile będzie piszczał o drzwiach. Także może to wygląda trochę ciekawiej. Radio jest oczywiście skonektowane z Androidem. Działa perfekcyjnie, sprawdzałem. Nie ma z tym problemów. Tutaj no też jest trochę takich bajerów, prawda? Ale co wam będę mówił? Wy wszystko wiecie, no. Zobaczymy, jakie będzie miało mi spalanie, co będzie jeździło, jak będzie jeździło. Oprócz tego, co się różni, o takie chujostwo mi tutaj zainstalowane mam na szybie, widzicie ten bord, co wszystko jest tam, ta elektronika, nie elektronika, przeszkadza mi to jak skurczysyn, bo naprawdę zajmuje dużo miejsca, jeśli chodzi o widoczność, no ale to jest kwestia przyzwyczajenia się. Trochę się pozmieniało też tutaj, jest tak, można powiedzieć, że ciekawiej, ale no jest jak jest, no to jest ProMaster, to nie jest nic tego, nic specjalnego, prawda? Więcej miejsca generalnie mam tutaj w środku. No i pozostało mi parę rzeczy, prawda, do zrobienia, no. Jeszcze wracając do tyłu, no tył wygląda jak wygląda, to jest najważniejsze. I widzicie, tutaj wszędzie blacha, to pójdzie izolacja, nie? Tu pójdzie izolacja, będzie tutaj, będzie położona izolacja. Panel na górę, ten, jak się nazywa, ze stropianu,
No i u mnie oczywiście w tym moim starym było tu wszystko, tu były plastiki takie specjalne, wyglądające fajnie, nie? Siatki, tego też w tej chwili w tym modelu już nie ma, wiem, może mógłbym dokupić, no ale tak on kosztuje furę pieniędzy, także nie będę raczej tym się zajmował, zakryję to wszystko tą swoją pianką. No i tutaj takiego ciekawego to nic więcej nie ma, prawda? No podłoga, jak mówiłem, jest. Tutaj właśnie pójdzie ten panel metalowy, żeby mi w razie czego towar do środka nie wjechał, to jest raz. A druga rzecz to jest ta, że no muszę tutaj sypialkę jeszcze sobie zrobić. Także to mi zajmie. No dzisiaj myślę, że to dzisiaj, jutro to zrobię wszystko tak, żeby on już był gotowy do drogi. Prawdę mówiąc, jeśli będę miał jakiś krótki dzisiaj ładunek czy coś, załadować się na poniedziałek, tam gdzie nie jest ciemno, no to oczywiście jadę dzisiaj, nie? Bo to co wam więcej powiem, no. Także zgasimy taksówkę. O! I idziemy się, wezmę tylko kluczyki, bo oczywiście, wiecie, pełne sterowanie z telefonu, prawda? Praktycznie pełne sterowanie z telefonu. Mogę zamknąć, otworzyć. Oprócz tego jeszcze cała historia serwisowa, milarz i tak dalej, co jest mi niepotrzebne w tym samochodzie. Jest mi to niepotrzebne, naprawdę. Ciekawostka, nie ma koła zapasowego, jest tylko pompka. Tak, żebym wiedział, że po prostu będę go kupował w 100%, to oczywiście wyjąłbym plastiki, z tamtego samochodu bym wyjął trochę plastików, ale że dali mi dobrą cenę i było już późno, no to wziąłem, nie dyskutuję i jadę. Wiem, w Europie są lepsze, wygląda to lepiej. W Ameryce też są lepsze, tylko chodzi, wiecie, o pieniądze, no bo dobrze mi zapłacił dealer za ten czarny samochód, więc dlatego go kupiłem następnego, a z drugiej strony, wiecie, o Promasterze wiem dużo, wiem jak on jeździ. O Promasterze wiem dużo, wiem jak on jeździ, także wiem co go boli. Także nie będę brał sobie dodatkowego kłopotu na łeb, prawda? A wziąłem to, co wziąłem, no, czyli może zrobiłem źle, może zrobiłem dobrze. Nie mam pojęcia, nie wiem, ale no w każdym bądź razie zobaczymy się na trasie, nie? Tyle, no, co wam powiem, no. Trzeba czymś jeździć, żeby nagrywać filmy, nie? Jeszcze muszę jakoś przeboleć rok czasu. No muszę. Także no zdecydowałem się na coś takiego, nie? Na zakup takiego samochodu. Także widzicie, no bryka jak bryka, kolor taki a la Amazon, szary, bo miałem do wyboru, chciałem biały, ale miałem do wyboru albo szary, albo po prostu czarny. Czarnego mówiłem wam, że nie kupię, no bo nie kupię już więcej i tyle. Z zewnątrz nie będę tutaj nic robił. Na tą chwilę mówię, no tak wygląda Ram ProMaster 3500, czyli przedłużany silnik, mówię, taki sam praktycznie. Zaraz pokażę wam całe zdjęcie tego samochodu, co on tam w sobie takiego posiada. Także jeśli jesteście zainteresowani, chcecie coś więcej informacji, piszcie w komentarzach, dawajcie znać i po prostu udzielę wam takich informacji. Na tą chwilę lecę do domu, ale jeszcze wcześniej muszę wysłać pocztówki dla was. Bo obiecałem, dzisiaj jest sobota, więc jadę z tymi pocztówkami. Ewentualnie poczekam, albo nie, poczekam jeszcze do poniedziałku, wiecie. Może ktoś będzie jeszcze chciał, to zarazem wyślę. Także albo dzisiaj, albo w poniedziałek wysyłam wszystkie pocztówki. I no cóż, udanego weekendu. A ja
I udanego... W takim razie udanego weekendu. No a ja co? A ja biorę się za samochód, wypiszę wam pocztówki i lecę. Do zobaczenia w następnej trasie. Ciekawe, gdzie pojadę w pierwszą trasę tym samochodem. Nie wiem, zobaczymy. Najlepszego. Hej.